Sędzia drugiego spotkania, pan Tomasz Pacuda, rozpoczął drugą część meczu pomiędzy Bolonią Warszawą a Brooklyn z Kuborów. Enza Radifowicz. Proszę o bardzo dużo odpływa dla warszawskiej Polonii. Piotrowski. Jutro z dnia drugim z Kuboru. Thank you.
a to była rekonstrukcja. Proszę Państwa, druga zmiana w zespole naszych gości z numerem 20 wypuszcza plac gry Jarosław Lato, a w jego miejsce z numerem 15 Igor Kozioł. Druga strona odpowiada, Trybuna Główna odpowiada. Thank you.
60 minuta spotkania, Polonia Warszawa prowadzi do Skopolia 1-0. Rzut wolny dla Gokulina Skopolia, Polonia był zawodowany z numerem 19 Wiktorowicz za Polskę.
Tymczasem trzecia zmiana w zespole Grodzienic z Tobolia. Plac by opuścił grając z numerem 19 Tomasz Zakorski, a z numerem 23 wchodzi na boisko Bartosz Ślusarski. Thank you.
Proszę Państwa, mamy zmianę w zespole Bolonii Warszawa. Z numerem drugim opuszcza plac gry Mateusz Żydko. Dziękujemy mu za grę. A z numerem 25 witamy Dariusza Kozubka. A w jego miejsce z numerem 8 Łukasz Jarosiewicz.
Uderzał Kwiatkowski, a broni Żelka Rosimulić. Faulowany piłkarz do punktu Stopolia, Igor Kozioł. Pole Polonii Warszawa, plac gry opuszcza numerem 14. Mariusz Zasada, dziękuję mu za grę. A na boisku pojawia się numerem 27 Grzegorz Kmiecik.
Proszę Państwa, spodziewa się o 50 minutach spotkania. Cały czas z tym dzisiejszy rok, co oznacza to bardzo głośnego dopingu na warszawskiej Polonii. Jeszcze szansa.
na spalony Bartosz Ślusarski. A teraz rzucam dla warszawskiej kolon. Z tego, że wynik jest delikatny, jest dramatyczny, ale spróbujmy jeszcze pomóc piłkarzom do pingiem. Do ostatniego ogniska sędziego bądźmy z drużyną. Thank you.
Pan Tomasz Pacuda przedłuża drugą część spotkania o 4 minuty. Proszę Państwa, chciałbym zaprosić na następny mecz Polonii Warszawa, który Czerny Koszul rozegrają z Krakowią w niedzielę o 16 za tydzień. Zapraszamy na Kąpikowską 6.